Dzień dobry, tu ja mówię. Jeśli to jest kolor żółty, to występuje dziś w koszulce lidera. Należałoby się zastanowić, jakiego lidera. No, tutaj do wyboru jest naprawdę mnóstwo dziedzin. Jak wiadomo, jestem człowiekiem renesansu. Mogę być liderem w budowaniu garażu, liderem w wymienianiu rozrządów w niemieckich autach. Mogą to produkowanych przez samych Niemców, jak i przez Czechów. No ale umówmy się, przyjmij takie założenie, że jestem liderem opinii. I to nie byle jakim liderem opinii, bo jeszcze w dodatku jestem, proszę Państwa, liderem opinii po szkoleniu YouTube. Musiałem przejść szkolenie YouTube, ponieważ nie umiem mówić tak, jak się powinno mówić i zadano mi kilka pytań. Muszę Państwu powiedzieć, że tego testu się nie da oblać. Trzeba po prostu zaznaczyć właściwie odpowiedzi, ale tu się ze wstydem przyznam, że ja trzy razy zaznaczyłem chyba, aż trzy razy na siedem pytań złą odpowiedź, jeżeli chodzi o to, co wolno mówić, a czego nie wolno mówić. No ale teraz już wiem, no aż taki głupi, aż taki tępy nie jestem. I wydaje mi się, że wiem, co trzeba mówić, żeby w ogóle móc mówić. Państwo rozumiecie, o co chodzi, prawda? Bo trzeba tak mówić, żeby nie powiedzieć za dużo i żeby dalej móc mówić. Sięgnę, pościągę jeszcze. Bo jak zacznę mówić, to może się okazać, że znowu coś powiedziałem nie tak, jak trzeba mówić. Sięgnę, pościągnę, ale tą ściągą jest komputer. Laptop. Dzieci już nie będą miały laptopa w szkole. Pani Nowacka zdecydowała, no, ale za to dziewczynki będą miały środki higieniczne dla dziewczynek. Tak nawiasem mówiąc, proszę Państwa, gdy odciąć całą tą idiotyczną ideologię od tego wszystkiego, to gadanie tam o wykluczeniach, niewykluczeniach, bo jakoś moje koleżanki 20 lat temu nie czuły się wykluczone, tylko po prostu nosiły w tornistrach odpowiednie środki higieniczne, a jak któraś była zaskoczona albo zapomniała, no to zawsze mogła pójść do innej koleżanki, żeby pożyczyła. Oczywiście taką świeżą, taki świeży środek higieniczny. Także ja jakoś specjalnie nie ubolewam nad samym tym pomysłem, aby jakieś dystrybutory czy inne paczkomaty z tymi środkami kobiecymi higienicznymi się pojawiły. No to jest, proszę Państwa, norma już w wielu krajach i akurat ja nie wiem, czy tutaj do tego, czy do higieny, do fizjologii należałoby też mieszać ideologię i bić pianę. Wydaje mi się, że nie. No ale przejdźmy do wątku głównego i bohatera dzisiejszego odcinka, o którym wolno mówić, proszę Państwa, bo on nie jest z grupy chronionej. Też się dowiedziałem z tego szkolenia, że nie jest z grupy chronionej, ponieważ jest politykiem. No, chyba że powiecie coś, co będzie takiego znowu się łapało na inny punkt, czego nie wolno mówić, bo między innymi wykluczać też nie wolno. Donald Tusk, nasz pupil ulubieniec, dostanie nagrodę, proszę Państwa. Zgadnijcie jaką. No nie jest to jakoś tak specjalnie trudna zagadka. To będzie nagroda, proszę Państwa, za walkę z reżimem. A jaki ten reżim? I za walkę o wolność i demokrację. Waszą i naszą. No a tu się łatwo domyślić, jaki to był reżim wcześniej. Kaczyzm, proszę Państwa, białorusinizm i putinizm. Mieliśmy przez ostatnie 8 lat. Nie mieliśmy żadnej demokracji, nie mieliśmy wolnych mediów, nie mieliśmy wolnej prasy, a teraz mamy publiczną telewizję całkowicie wolną. Tak. Tylko by się trzeba było zastanowić, od czego wolną. Czasami mam wrażenie, że najbardziej to ona jest wolna od rozumu i przyzwoitości. Nie to, żebym bronił poprzedniej wersji, ale to przynajmniej była jakaś równowaga medialna. Był TVN i był TVP Kurski, a teraz mamy TVN i TVN bis. I to między innymi za to pan Donald Tusk dostanie nagrodę, a nagroda się, proszę Państwa, nazywa, no i tutaj jako dziecko Związku Radzieckiego, bloku Związku Radzieckiego, gdzie nas na siłę uczono mowy radzieckiej, a nie tej zamorskiej, angielskiej, możecie się ze mnie pośmiać. To pewnie się czyta jakoś inaczej, ale ja wam to przeczytam fonetycznie.
M100 to pewnie może jakieś Mi 100 albo Mi 100, jak to Niemcy. No nieważne. M100 Media Award. No to chyba dobrze to przeczytałem. I teraz tak. Dlaczego ja mam komputer? No ja mam komputer, bo znowu mam do czynienia z tekstem i z uzasadnieniem, którego, proszę Państwa, za żadne skarby i to prośbą, groźbą i torturami nikt by na mnie nie wymusił, żebym się tego nauczył na pamięć. No po prostu mi to do głowy nie wchodzi, te sylogizmy krzyczą. No ale przeczytajmy je. To brzmi tak. W uzasadnieniu dodano, że po wygranych wyborach Donald Tusk skierował Polskę w stronę demokracji. Z wolną prasą po 8 latach, i tutaj cudzysłów, czyli cytat dosłowny, niemal autokratycznych rządów Prawa i Sprawiedliwości. Według Rady, czyli tego gremium, tego kolegium, które przyznaje tę nagrodę, według Rady Tusk jest politykiem, który reprezentuje przywrócenie praworządności i wartości demokratycznych w Polsce. Co my tu jeszcze mamy? Co my tu jeszcze mamy, proszę Państwa, wesołego, czego normalny człowiek nie jest w stanie zapamiętać? Aha, jest jeszcze takie wyjaśnienie dodatkowe, dlaczego Rada podjęła taką decyzję. Jak wyjaśniła organizacja z siedzibą w Poczdamie, nagroda jest uznaniem europejskich dziennikarzy za pracę polityka na rzecz obrony i zachowania demokracji, wolności słowa i mediów. No, nagrodę wcześniej otrzymywali między innymi, to też charakterystyczne, rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny, który zmarł w lutym w łagrze, oraz Merkijowa i były bokser Witalij Kliczko. No proszę Państwa, ktokolwiek zna historię pana Nawalnego, aczkolwiek ona rzeczywiście skończyła się tragicznie, no to wie, że to przez większość życia był jeden z ulubieńców Putina. No ale to tak nawiasem mówiąc. Dobrze, przejdźmy proszę Państwa do nagrody medialnej za obronę demokracji i walkę z kaczystowskim reżimem dla Donalda Tuska w kontekście, i tutaj uważajcie proszę Państwa, nie wolno mówić o teoriach spiskowych. Ja nie będę mówił o teoriach spiskowych, ja będę mówił o faktach. W kontekście zarzutów, jakie są no najprawdopodobniej niesłusznie stawiane Donaldowi Tuskowi, jakoby Donald Tusk był pod wpływem lobby niemieckiego, czy to politycznego, czy to biznesowego, czy medialnego. No, proszę Państwa, to nie jest pierwsza nagroda, którą Donald Tusk otrzymuje od Niemców. Wcześniej też otrzymał jakąś tam nagrodę, ja już nie pamiętam, ale to jakiś order był. Uroczyście go Angela Merkel przypinała. I to ta sama Angela Merkel, bo rzecz jest na pierwsze skojarzenie, jakie mnie przyszło do głowy w związku z nagrodą za wolność prasy, to jest, proszę Państwa, za obronę wolności prasy i demokracji. To jest oczywiście, proszę Państwa, afera podsłuchowa i tak zwane taśmy Sowy. Cofnijmy się do 2014 roku. I do słynnych słów Donalda Tuska, które się stały, weszły do mowy powszechnej. Nie lekceważę tej sprawy, odniosę się do niej w poniedziałek na konferencji. No i odniósł się pan Donald Tusk w taki sposób, że nawet Monikę Olejnik poderwało z siedzenia. A sprawa dotyczyła, proszę państwa, wyrywania laptopów ówczesnym dziennikarzom tygodnika Wprost. Czyli jedna z tych scen, która też weszła na stałe do obiegu, no po prostu zagościła na stałe w przestrzeni publicznej. Praktycznie każdy człowiek, każdy Polak wie, o co chodzi i czego ta akcja dotyczyła. Otóż dziennikarze tygodnika Wprost mieli, najpierw opublikowali część taśm nagranych przez kelnerów współpracujących z panem Falentą. Nawiasem mówiąc, pan Falenta to też był kiedyś bliski współpracownik partii zwanej Platformą Obywatelską. No i aby nie dopuścić do opublikowania kolejnych nagród, prokuratura weszła z przytupem do
do siedziby wprost i z tego co pamiętam, to panom dziennikarzom postawiono, to był Michał Majewski i Latkowski, Sylwester Latkowski, postawiono nawet zarzuty w związku z tym utrudnione czynności, czy jakieś tam inne zarzuty. Jak dobrze pamiętam, chyba jakieś nawet wyroki w zawieszeniu usłyszeli. Także tak, pan Donald Tusk bronił wolności prasy, to jest taki sztandarowy przykład na to, w jaki sposób też zasady demokratyczne i praworządne za czasów rządów Donalda Tuska funkcjonowały, no a potem nastąpił 8-letni reżim, gdzie TVN bił rekordy, jeżeli chodzi o oglądalność, gdzie od wielu lat już, od czasów pierwszych rządów Prawa i Sprawiedliwości, no powstał program, który musiałby szkolić, musiałby być, przechodzić przez autorzy tego programu, musieliby przechodzić przez szkolenia YouTube kilka razy dziennie, gdyby rzeczywiście traktować te zasady społeczności dosłownie tak, jak one są sformułowane, a mam rzecz na myśli program Szkło Kontaktowe, czyli jeden wielki hejt, mówiąc językiem internetowym, jedna wielka mowa nienawiści, wykluczeń, przeinaczeń, szyderstwa z jednej opcji politycznej. Jak to mówił nieżyjący już Grzegorz Miecugo, gdy PiS utracił władzę, no to drogie koleżanki i koledzy, do tej pory zajmowaliśmy się władzą, a teraz dla równowagi zajmiemy się opozycją. Donald Tusk, krążą takie pogłoski, że miał dostęp do konta, które się nazywa Sok z Buraka. Absolutny ściek, jeden wulgarny polityczny ściek, który, to już nawet nie chodzi o szkolenia YouTube, który naruszał wszelkie zasady, jakichkolwiek norm społecznych, jakichkolwiek norm politycznych, jeden wielki ściek. Zresztą podobnie jak partia, którą reprezentuje Donald Tusk, czyli Platforma Obywatelska, stworzyła drugą grupę, która się nazywa Silni Razem. No i z tym wulgarnym hasłem wypisanym, no niektórzy to nawet sobie na czole napisali, ośmiogwiazdkowe hasło IE PiS, a tym, który sobie to na czole napisał, no to jest, proszę Państwa, nie kto inny, tylko obecny prezydent Krakowa. To jest kolejne osiągnięcie Donalda Tuska w obszarze demokracji i wolnych mediów. No wejście z buta do Telewizji Polskiej i zniesienia wszystkich ustaw, przepisów prawa, łącznie z konstytucją, podważenie funkcjonowania samego Trybunału Konstytucyjnego i z Sądu Najwyższego, której wyroki się respektuje albo nie, w zależności od tego, co pasuje, na przykład ta izba, która zatwierdziła ważność wyborów do parlamentu, to ten wyrok został, czy to orzeczenie zostało uszanowane, uwzględnione i ogłoszone przez marszałka Sejmu, natomiast inne orzeczenia, które dotyczyły na przykład posła Kamińskiego i posła Wąsika, to ta izba nie istnieje, ona nie ma żadnych uprawnień, a tam wyroki wydają neosędziowie. No ale wejście z buta, proszę Państwa, co nadzorował Sienkiewicz za przyzwoleniem premiera Donalda Tuska do Telewizji Polskiej, co zostało też zakwestionowane przynajmniej jednym wyrokiem sądu. Likwidacja, bo przypominam, że Telewizja Polska jest w stanie likwidacji w tej chwili. To jest taki myk prawny, a de facto to nawet nie chodzi o myk prawny, no to już jest stan rzeczy. Kto tą telewizję w tej chwili ogląda? No za czasów Kurskiego, jaka ta telewizja była, taka była, no ale przynajmniej piki były, tak? I Zenek, i Sylwester Marzeń, mecze można było obejrzeć, skoki narciarskie. A teraz to kto tam zimuje? No Szczurek, Arkadiusz Szczurek, obrońca demokracji, czyli degenerat kompletny, który ma kilka postępowań, ale jak znam życie i wolne sądy, to jeszcze dostanie odszkodowania za znieważania prezydenta i inne wulgaryzmy i akty agresji. I pani Trznep, czyli pani ambasadorowa, która walczy dzielnie o to, aby pan ambasador Trznep znowu wrócił na stanowisko ambasadorskie i to ona właśnie po restrukturyzacji Telewizji Polskiej
prowadzi tego rodzaju wywiady z takimi bohaterami i obrońcami demokracji. Przypomnę też, że za pierwszego Tuska telewizja Trwam musiała wyjść na ulicę, żeby otrzymać koncesję, i otrzymała to dopiero, co było oczywiste, wypełniała wszystkie wymogi. No, ale ponieważ była telewizją Trwam, nie to, żebym ja był jakimś wielkim fanem, chociaż nie, żadnym fanem nie jestem, chociaż jedno z czystym sumieniem polecam. Serwis, główny serwis, nie wiem jak to się tam nazywa, no ale taki odpowiednik wiadomości z dawnej telewizji, teraz to się tam 19:30 nazywa, czy Faktów, o zgrozo, Faktów w TVN-ie. To ten główny serwis, to jest, proszę Państwa, no, kto się śmieje teraz pod nosem, to na pewno powinien przynajmniej raz obejrzeć. To jest naprawdę stara, dobra szkoła dziennikarska. I wbrew domysłom, pogłoskom i nieuprawnionym, niepotwierdzonym faktami, opiniom, tam nie ma żadnej agitacji, jeśli chodzi o przedstawianie informacji. Jest czysta, sucha informacja, praktycznie bez komentarza. Już na pewno nie ma takiego nadinterpretowania, takiego wyjaśniania, co mają widzowie myśleć, jako ma miejsce w obecnej telewizji, w poprzedniej też, telewizji publicznej, pożal się Boże, czy w innych TVN-ach. No i proszę Państwa, w związku z obroną demokracji i wolnych mediów w 2014 roku Tusk musiał zwijać manatki i dzięki Niemcom, a właściwie dzięki konkretnej Niemce, Angeli Merkel, dostał stanowisko króla Europy. No i teraz, proszę Państwa, historia zatoczyła koło. Donald Tusk znowu dostał nagrodę od Niemców za przywracanie demokracji, wolności prasy, mediów, w których to mediach w większości już nie usłyszycie, że Niemcy zniszczyły Warszawę do imentu, że reparacje, a za to usłyszycie, że reparacje to jakieś szaleństwo, że to naruszenie interesów Polski, że to uderzenie w naszego największego sojusznika i państwa, które trzyma całą Unię Europejską w ryzach, i dzięki temu państwu, czyli Niemcom, mamy drogi i betonowe dżungle, czyli wybrukowane wszystkie rynki w Polsce. Proszę Państwa, to jest groteska, to jest farsa, to jest tragifarsa. To jako żywo przypomina, proszę Państwa, czasy PRL-owskie, czasy barejowskie. No to jest dzień pieszego pasażera. Proszę Państwa, no ostatnia osoba, cokolwiek nie sądzimy o Kaczyńskim, cokolwiek nie sądzimy o PiS i tych poprzednich 8 latach rządu. No, Tusk jest ostatnią osobą, która ma cokolwiek wspólnego z obroną demokracji, cokolwiek wspólnego z wolnością słowa. Kaczyński, no, przepraszam za sformułowanie, to był frajer, a nie dyktator. To był polityk, mówię, był w tym sensie, kiedy sprawował władzę. To był polityk, który nie potrafił zaprowadzić żadnego porządku, jeżeli chodzi o rynek medialny. I nie potrafił zaprowadzić żadnego zamordyzmu takiego, jak potrafi to robić Donald Tusk. Ja już chyba wczoraj mówiłem, że Ziobro przy Bodnarze to też był przedszkolak. To, co robi Bodnar w tej chwili, proszę Państwa, no nie ma nic wspólnego z prawem. Nic wspólnego z prawem. Ale tak jak się przykleiła metka do Ziobry, że prokuratura Ziobry jest upolityczniona, no to jest oczywisty fakt. Tak, teraz, proszę Państwa, w wolnych mediach mówi się, że niezależna prokuratura, natomiast Trybunał, niezależna prokuratura, nie mówi się prokuratura Bodnara, mówi się niezależna prokuratura. Natomiast cały czas się mówi o Trybunale Przyłębskiej. No dlaczego Niemcy dają takim ludziom nagrody, dają takim ludziom posłuch jak Donald Tusk? No to jest, odpowiedź jest oczywista, proszę Państwa, no bo to jest polityk, który służy niemieckim interesom. No, w niemieckim interesie nie leży to, żeby rządziło Prawo i Sprawiedliwość, czy jakakolwiek inna partia reprezentująca polskie interesy, przynajmniej na papierze i w deklaracjach, bo jak to w praktyce wyglądało, szczególnie gdy pan Kaczyński wpadł na genialny pomysł, aby salanowego lwa, nie, lew salanowy to zupełnie inne określenie, to taki do Bawida bardziej pasuje, takiego
otrzaskanego bankiera, otrzaskanego na polskich i na światowych salonach, puścić do Europy, do Unii Europejskiej, żeby on tam robił wrażenie, żeby pokazać, żeby też mamy premiera na poziomie europejskim. No jak to się skończyło, to wszyscy wiemy, bo tam na nikim nie robi taki otrzaskany wrażenia, bo tam sami są tacy otrzaskani, a w Unii Europejskiej robi się twarde, brutalne, cyniczne interesy, a nie wysłuchuje się argumentów. No trzeba mieć w kieszeni paru ludzi, aby cokolwiek tam zrobić, a nie wygłaszać płomienne mowy. To jest kpina, proszę państwa. To jest oczywiście kpina i z demokracji, i kpina z wolności słowa, no i przede wszystkim kpina z Polski i Polaków. Bo jakkolwiek nie oceniać, jeszcze raz wrócę do tego wątku rządów PiS-u i dyktatora Jarosława Kaczyńskiego, no to mieliśmy pełną wolność słowa za czasów rządów PiS-u. Pełną wolność słowa, robili co chcieli. To nie było dnia, żeby, no, za przeproszeniem, nie narobić kupy na głowę Kaczyńskiego i PiS-u w mediach wszelkiego rodzaju. No to był, no znowu wrócę do tego internetowego słówka, jeden wielki hejt. Co chcieli, to pisali, co chcieli, to mówili. Absolutna patologia, która biegała po ulicach i rzucała największymi wulgaryzmami, czy wspomniany Szczurek, czy później Lempart też, która ma teraz parę procesów i jest niemalże bankrutem. No to hasło wulgarne, które jest wizytówką całego tego obozu reprezentowanego przez Tuska, no to są, proszę państwa, żarty. To są żarty, ale to są, nie, to jest szyderstwo. Szyderstwo z pełną premedytacją. To jest po prostu pokazanie Polakom ich miejsca w szeregu. I czy to niemieckie organizacje, czy niemieckie lobby rozmaite, głównie polityczne, no po prostu w ich interesie jest to, aby mieć tutaj rząd w Polsce, czyli no, największego sąsiada to nie, bo Niemcy zdaje się z Francją jeszcze sąsiadują. No ale istotnego, na tym wschodnim skrzydle, najbardziej istotnego sąsiada, żeby mieć, no może niekoniecznie pod butem, bo to nie jest akurat konieczne, ale mieć pod pełną kontrolą, aby polskie interesy, jeśli najlepiej, żeby tych polskich interesów w ogóle nie było, a jeśli już są, to żeby w żadnej mierze nie kolidowały, a nawet nie ocierały się o interesy niemieckie, tak jak na przykład CPK. Proszę państwa, no i co my możemy z tym wszystkim zrobić? No, możemy wymienić Tuska na kogoś, kto nie będzie dostawał nagród od Niemców. No, to jedno możemy zrobić, a nawet powinniśmy zrobić, jeżeli chcemy żyć w kraju, który będzie suwerenny, który będzie sam sobie decydował o tym, jakie kierunki rozwoju przyjąć. Proszę państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty, wyciągamy wnioski. Z jednej strony mnie ta nagroda śmieszy do łez, ale z drugiej strony to jest, proszę państwa, przerażające, jak łatwo można odwrócić znaczenia pojęć, jak łatwo można postawić wszystko na głowie, jak łatwo można z prawdziwego zamordysty zrobić obrońcę demokracji, a z takiego, no, niezbyt konsekwentnego w swoich działaniach, już starszego pana, który obiecał chociażby przywrócenie, repolonizację mediów, a nic z tego nie wyszło, zrobić no, niemalże połączenie Hitlera ze Stalinem, bo Putin to już na nikim nie robi wrażenia. No ale w takiej rzeczywistości żyjemy, no i przez takie szkolenia musimy przechodzić. Dziękuję państwu bardzo za uwagę.